Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, zapraszam na projekt Denko. Cóż to jest za archaiczny film, chciałoby się powiedzieć. Natomiast według mnie jeden z najlepszych z recenzją kosmetyków, ponieważ najlepiej jesteśmy w stanie zrecenzować kosmetyk, kiedy zużyliśmy go do końca. I właśnie ja dzisiaj pokażę Wam produkty, które zużyłam w ostatnim czasie i pokrótce w kilku zdaniach o nich opowiem. Mam nadzieję, że coś tu wpadnie Wam w oko i będzie przydatne. Głównie pielęgnacja, ale też kilka rzeczy z kolorówki. Co zapamiętam, żeby zachować, to zachowuję, ale część też w koszu ląduje. O, taki rymik, już przechodzę do konkretów. Zapraszam. Ja sobie dzisiaj zacznę od pielęgnacji włosów i ciała. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, nie patrzcie, jak wyglądają te opakowania, ale one stoją pod prysznicem i masakryczne mamy kamień, ale nie będę się tu tłumaczyć z wyglądu opakowań. Stało to opakowanie tam akurat bardzo, bardzo długo, ponieważ ten produkt był ekstremalnie wydajny, ale też naprawdę fajny. To jest odżywcza maska Banana Hair Food i można ją używać na trzy sposoby. Albo jako taką szybką odżywkę, albo jako taką intensywnie nawilżającą maskę, albo jeszcze jakoś jako maskę, jako odżywkę, jako pielęgnację bez spłukiwania. Tego bym się troszeczkę obawiała. Natomiast u mnie zazwyczaj sprawdzało się to jak odżywka, bo nie mam czasu, żeby te maski robić, albo zapominam o tym. Natomiast do codziennego stosowania, no nie codziennie, bo ja sobie tutaj przeplatałam z czymś innym, jeden z tych produktów Wam pokażę. Generalnie przepięknie pachnie bananowo, ale też fajnie nawilża i odżywia włosy. To jest maska do włosów bardzo suchych, ja nie mam bardzo suchych, ale przy tym nie obciążała mi tych włosów, tylko właśnie one były takie fajnie nawilżone i odżywione. Ja nie nakładałam jej tylko tak bezpośrednio na skalp, tylko właśnie bardziej tutaj na włosy, żeby nie była zbyt obciążająca. Ta maska ma wegańską formułę, biodegradowalna, testowana dermatologicznie i zawiera olejki roślinne. Swego czasu właśnie było o tych maskach z Garniera głośno, no i u mnie ona też się sprawdziła, tylko że moje włosy nie są jednak wymagające. Wy mnie pytacie, co robisz, jak pielęgnujesz, poradź swoje ulubione produkty, ale tak naprawdę czego nie użyję, to jestem zadowolona. Nie mam, naprawdę te włosy nie są wymagające. Więc druga odżywka, której zużyłam, to była odżywka odbudowująca z proteinami. I dla mnie też była bardzo okej. Włosy cienkie, matowe, bez objętości. I to są właśnie bardziej moje włosy. Natomiast nie zauważyłam tutaj jakiejś spektakularnej objętości i dodania im grubości. Natomiast maska z Eveline była bardzo przyjemna. Użyłam też szampon, albo zużyłam nawet też szampon z SENS.US, to jest taka bardziej profesjonalna, albo po prostu profesjonalna marka do pielęgnacji włosów i to też był Daily Volume Shampoo i on już tej objętości troszeczkę nadawał. Włosy mył, ładnie się po nim zachowywały, były lśniące, lejące, a jednocześnie troszeczkę u nasady odbitem. Także też szampon sprawdził się u mnie super. Rzadko pokazuję jakiekolwiek produkty do włosów, więc pewnie dlatego Wy też dopytujecie, więc mam nadzieję, że tutaj dzisiaj chociaż część z Was jest usatysfakcjonowana. A! Jeszcze mi się zapodział jeden. Na to wszystko jest jeszcze wcierka. Serum wcierka na porost włosów. Mam tyle baby hair. Ja nie wiem, czy to od tej wcierki, czy po prostu one mi tak rosną, ale dla mnie dzień bez psiknięcia lakierem i przygładzenia tutaj tych włosów jest dniem straconym i mam wrażenie, że ta wcierka była jedną z rzeczy, która się do tego przyczyniła. Także polecam, ja polecam. Bardzo mi się podobała też jej aplikacja, ponieważ to była taka wcierka do spryskiwania, a to właśnie bardzo ułatwia i przyspiesza ten proces. Czy nakładamy ją rano, czy nakładamy wieczorem, psikamy, masujemy sobie w skalp. Ja mam akurat taki masażer specjalny do tego. O, za 5 zł można taki action dostać. W każdym razie wcierka u mnie się sprawdziła, natomiast nie wiem, czy była jedynym czynnikiem, który gdzieś tam ten porost włosów przyspieszył, może nie, ale faktycznie baby hair się pojawiają. Ostatnio tak sobie myślałam, że jak byłam młoda i piękna, teraz już młoda nie, ale piękna nadal, to słuchajcie, ja nie używałam, nie musiałam, totalnie nie obchodziły mnie nawilżacze ciała. Moje ciało było po prostu cudownie nawilżone i nic mu nie było potrzebne. Natomiast z wiekiem ta skóra zmienia się. Zmienia się i tego nie można, to nie, że ona zmarszki, stara i tak dalej, ale jednak nawilżenia wymaga. Też nie codziennie ja używam balsamu, natomiast no kilka razy w tygodniu na pewno. Kiedyś tak nie było, dziś już tak jest. A tutaj zużyłam sobie, żebym ja zużyła właśnie balsam, to było bardzo dużo wody i czasu musiało upłynąć, a teraz jakoś szybciej mi te balsamy idą. Midsummer Dream Body Lotion. Ja kocham i uwielbiam balsamy od Bath and Body Works, ponieważ one pachną przepięknie, szybko się wchłaniają. No i jako osoba, która tych balsamów rzadko używała i nie przepadam za balsamowaniem ciała, to właśnie te sprawiają mi jeszcze większą frajdę i przyjemność. Po prostu jak czuję ten zapach, to aż mi się nawet chce pobalsamować, więc w następnym denku na pewno będą kolejne balsamy, bo tak jak mówię, no teraz to zużywanie idzie mi szybciej. Balsamy z Bath & Body Works dość drogie, natomiast świetnie nawilżają i właśnie przepięknie i też długo pachną. Ten zapach naprawdę bardzo długo się na ciele utrzymuje. Z Bath & Body Works zużyłam też Dream Bright. Świetny był ten peeling. To jest w ogóle zapach, który serdecznie Wam polecam. Bardzo, bardzo go lubię. Mam i mgiełkę, i miałyśmy, jeszcze mamy końcówkę płynu do kąpieli, ale też właśnie tutaj był peeling. To jest akurat Exfoliating Glow Body Scrub z takimi... z takim błyskiem. On nie wiem, czy on miał takie typowe drobinki, ale to było błyszczące i jak się wypeelingowało ciało, raz, że peeling był sam w sobie całkiem fajny, nawilżający, stłuszczający, to ono tak pięknie błyszczało. To nie były drobinki, tylko to był właśnie taki glow. Jeżeli ten produkt jest dostępny, to jak najbardziej Wam polecam. No, zdecydowanie sprawdzi się bardziej latem, ponieważ no to ciało bardziej odsłaniamy latem. Natomiast właśnie też w okresie takim karnawałowym, sylwestrowym też to może być super sprawa. I jeszcze dwa produkty do ciała, to krem do rąk z Eveline. Ja byłam bardzo z niego zadowolona, silnie nawilżający krem do rąk. To spoko. I balsam do stóp i paznokci. Balsamować nie lubię, dlatego to nienawidzę. Strasznie długo u mnie ten produkt był i też był w porządku, ale za długo. Za długo, bo stopy to ja w ogóle po macoszemu. Dopiero ostatnio zaczęłam się schylać w ich kierunku. No dobra, to teraz pielęgnacja twarzy i może zaczniemy sobie od demakijażu. Tylko dwa produkty, to jakoś tak bardzo skromnie jak na mnie, no ale może mam otwartych teraz dużo i jednocześnie sobie czegoś tam używam. Po pierwsze płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu. Bardzo fajnie mi się sprawdził, bo nie podrażnił, a ładnie makijaż zmywał. To jest For Skin, tak to się nazywa? Lift For Skin. O, tak to się nazywa, Lift For Skin. Usuwa makijaż, oczyszcza, nawilża. I tak dokładnie było, też duża butelka, 400 ml, super opcja. Natomiast o ile ja lubię wszystkie takie mocniejsze rzeczy do zmywania makijażu, olejki i tak dalej, to powiem Wam szczerze, że ten z Glam Shopu nie sprawdził mi się świetnie. Nie wiem, czy on nie był gdzieś w kalendarzu, nie, chyba nie. To był chyba normalny, pełnowymiarowy produkt. Natomiast to nie jest mój faworyt, wręcz powiem, czy bubel. Pierwszy raz mi się aż coś tak z Glam Shopu nie sprawdziło. Wiecie, że ja Glam Shop uwielbiam i sprawdzają mi się kosmetyki świetnie, ale tutaj tego zachwytu u mnie nie ma, ponieważ olejek był bardzo lepki, ciężko było go zmyć z twarzy, a on też niezbyt dobrze usuwał makijaż, więc tu się nie do końca polubiliśmy. Ja jednak wolę takie bardziej cleansery, takie rzeczy niż olejki, natomiast używałam w życiu fajnych olejków, a ten, no nie dość, że nie zmywał, to jeszcze jego samego ciężko było zmyć, więc dla mnie niestety bez rewelacji, no ale tak cudowny asortyment Glam Shopu, to można jedne rzeczy wybaczyć. No i jak jesteśmy przy myciu twarzy, to produkt z Yope, który sprawdził się akurat fajnie. Szklana butelka, ładny design, to był po prostu żel do mycia twarzy, ale fajny. Zmywał i makijaż, i właśnie taki olejek, i miał ładny zapach, i nie podrażniał, i nie ściągał. Także jeżeli szukacie czegoś fajnego w szklanej butelce, mówię o tym, bo niektórzy szukają tylko szklanych butelek, co się ceni, to właśnie fajny polski produkt dostępny chyba w Rossmanie, także jak dla mnie był naprawdę W porządku, miło go wspominam. Tak samo wspominam miło rozświetlające serum z Yumi, ale też wiecie, że ja markę Yumi bardzo lubię. Kosmetyki głównie obracające się w oku aloesu, ale tutaj mamy właśnie aloes, ekstrakt z kawy, skablan i ekstrakt z grejpfruta, czyli... Witamina C tutaj jest, czyli rozświetlenie, składniki pochodzenia naturalnego, sok z liści aloesu, wegański. Te produkty Yumi, większość tych, które ja używałam, właśnie mają taką bardzo aloesową konsystencję, lekko galaretkowatą, żelowatą, co jest bardzo też przyjemne w użyciu i szybko się wchłania, więc super ono sprawdzi się na dzień. I jeżeli szukacie jakiegoś takiego aloesowego serum z witaminą C, to myślę, że z Yumi będziecie zadowoleni. Ja byłam i też mam wrażenie, że ono było bardzo wydajne, bo już myślałam, że już koniec, naciskam pompkę, a tam znowu, bo tak naprawdę właśnie w tej konsystencji takiej aloesowej, żelowej nie trzeba dużo tego produktu, żeby ładnie on się rozprowadzał, bo on się tak właśnie smutno rozprowadza. Bez rewelacji, ale w porządku było serum Hydro Boost z Neutrogeny. Takie poprawne. Nawilżało, wchłaniało się, ale jakoś nie zostało na bardzo długo w mojej pamięci. No cóż, czasem właśnie takie produkty są. Natomiast na pewno na długo pozostanie w mojej pamięci odżywczy krem pod oczy z ceramidami. Na pewno jak tu ze mną jesteście kosmetycznie, to wiecie, że ja tę serię z ceramidami polecałam nie raz, nie dwa, nie pięć chyba nawet. To jest Bielenda Professional i do twarzy, i nawilżanie twarzy, i jeszcze inne kosmetyki. No i właśnie ten odżywczy z ceramidami, odżywczy, tak, aż tak odżywczy, bo z ceramidami krem pod oczy też sprawdza się świetnie, także jeżeli szukacie czegoś mocno nawilżającego, odżywczego, ale też nie ciężkiego pod oczy, to będziecie na pewno bardzo zadowolone. A, Barrier Renew to się chyba nazywa ta seria, z tego co pamiętam, kompleks ceramidus, skwalan też cholesterol, fitolizyna, olej żożoba, kwas hialuronowy i witamina E. Bardzo fajny skład. Rano i wieczorem pod oczy, ale tak jak ja chyba go stosowałam wieczorem jako taki mocno odżywczy, ale rano też fajnie, bo się wchłaniał dość szybko. Natomiast ja też na rano pod oczy uwielbiam GlowOn, czyli rozświetlający krem pod oczy z HealthLabs. I tu właśnie mam zużyte opakowanie. Kocham ten krem, który nie dość, że nawilża, też jest taki odżywczy, to jeszcze właśnie te rozświetlenie daje. I często wiele z Was, kiedy nie miało doświadczenia z produktami z witaminą C, rozświetlającymi, to pytacie, czy on ma jakieś drobinki, czy się błyszczy, czy świeci. Nie, po prostu dzięki swoim składnikom i zawartości sprawia, że ta skóra jest jędrna, sprężysta, odżywiona i taki ma naturalny blask. Nie, to nie jest, że ten krem będzie miał jakieś drobinki. Absolutnie nie będzie. Będzie tylko właśnie w taki zdrowy sposób tę okolicę rozświetlał. I ostatni produkt do pielęgnacji to jest regeneracja, peeling kwasowy z kwasem mlekowym i kwasem laktobionowym i jeszcze. Nawilżenie i wygładzenie. Generalnie ten peeling był świetny, jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie i wygładzenie. To jest produkt z Basic Lab. Natomiast... jego zapach momentami był nie do zniesienia, momentami już później po prostu. Tu jest nawet napisane na opakowaniu, żeby się nie przerażać, ponieważ specyficzna nuta zapachowa peelingu wynika jedynie z jego składu. On po prostu, ja wam powiem, on śmierci. Ale możemy go stosować przez cały rok, tylko oczywiście z filtrem. Fajnie tę skórę złuszcza, nowa, odżywiona, odbudowana skóra po nim jest. Ale jeżeli jesteście wrażliwe na zapachy, nie, już chyba nie, ale było hardkorowo. On szybko się ten zapach ulatniał, natomiast no nie było to przyjemne, ale peeling sam sobie super. No to teraz skromnie, ale jednak kolorówka. Najpierw maskarę, bo tutaj chyba szybko. Rewelacyjna, ona też na pewno nieraz się pojawiała. Max Tack. Piękna, duża szczoteczka, piękne, podkreślone, pogrubione rzęsy, niemalże powiedziałabym efekt sztucznych rzęs, rewelacyjny, bardzo wiele z Was pytało, co to, jak to, Aśka powiedz, genialnie mi się ten produkt sprawdził, dawno nic z MAC-a nie miałam, żadnych nowości, nie kupuję też produktów z MAC-a, ale to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie i chętnie jeszcze bym do tej maskary wróciła. Natomiast tak samo lubię maskary z Variete od Eveline, które kosztują dużo mniej. Nie wszystkim z Was się sprawdzają, natomiast u mnie Variete przepiękne. Nieważne w jakiej wersji, ale tę wersję polubiłam bardzo, ponieważ ona ma taką wykręconą szczoteczkę i jeszcze bardziej podkreśla te rzęsy. Let's Twist ona się nawet nazywa, czyli właśnie taka Extreme Volume and Curl Mascara, podkręcająca. Także jeżeli zależy Wam na podkręceniu, to na tę wersję Variete bym się skusiła. Dwa super tusze mi się trafiły. Co mi się tu jeszcze trafiło? Kredki. Tak, bardzo spoko. Micro Precise Brow Pencil z Eveline. Precyzyjna kredka, fajna konsystencja, nie za mokra, nie za sucha, ładnie można nią wyrysować brwi, wszystko się tutaj zgadza. Natomiast nie za bardzo to jest Express Brow Satin Duo z Maybelline i o ile tę taką cienką, pojedynczą lubię, ona na pewno będzie w kolejnym Denku, nie wyprzedzajmy faktów, to ta nie przypadła mi do gustu. Po pierwsze, ja nie lubię tych pudrowych gąbeczek, bo one mi się na nic zdają, ponieważ ja mam takie brwi, że muszę wyrysować sobie kontur, no to jest bez sensu, to szybko wyschło, to nie ma koloru, nie wiem kto. Chyba jak masz piękne brwi i tylko potrzebujesz sobie czymś przejechać, to może ta pudrowa część się sprawdza. Dajcie znać, czy Wy takich rzeczy używacie i czy Wam się to sprawdza. Natomiast no jak masz te piękne brwi, to już sobie darujesz taki pudrowy produkt. A z kolei ta strona kredkowa była bardzo mokra. A ja nie lubię aż tak mokrych, woskowych. Wolę sobie przejechać jakimś żelem niż właśnie taką mocno woskową, mokrą kredką. Także to mój faworyt akurat nie był. Bourjois to jest nie pomadka, a concealer. Coś tam, anti-sirkness, aha, blur the lines, tak się nazywa ten, czyli wybluruj tutaj te linie zmarszczki. Okej, poprawny, ale ja nie jestem największą fanką takich korektorów w sztywcie, wiecie, one mi się kojarzą z Isaną i rokiem 1999, gdzie, no może 2002, gdzie szłam po swoje pierwsze kosmetyki do Rossmana i nie było nic, tylko właśnie korektor punktowy z Isany i był w porządku, ładnie ta okolica pod oczami wyglądała, ale zobaczcie, nawet przy samej aplikacji, aplikując korektor w tę stronę, ciągniemy tę okolicę pod okiem, ja wolę sobie po prostu tak pacynką nałożyć, natomiast on był poprawny, w porządku, no ale nie poszłabym drugi raz po niego do sklepu. Kultowa, druga już dzisiaj rzecz z MAC-a, mówię, że nie używam, a jednak kultowa pomadka, nie wiem ile lat u mnie była, ale cicho, nikomu nie mówcie, skończyła się. Był na nią absolutny szał, ponieważ Angel to była kiedyś przynajmniej też w 2000-tych, no może trochę później, jedna z ulubionych pomadek Kim Kardashian, więc generalnie każdy chciał trochę mieć namiastkę tej Kim Kardashian, więc biegł do MAC-a i kupował na przykład Angel, która była przepięknym kolorem, ale też to makowe wykończenie Frost jest fajne, bo ono jest właśnie takie miękkie i bardzo komfortowe w noszeniu. To nie jest taki zastygający mat. No i jeszcze coś byś tu można wydłubać, może na pamiątkę sobie zostawię z sentymentu. W każdym razie zużyłam, jedna pomadka mniej, a zużyć pomadkę, mieli Państwo, to nie jest wcale prosta sprawa. No dobrze, to tyle na dziś, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że Denko Wam się podobało, było przydatne, coś tutaj dla siebie znaleźliście. Dajcie znać, co Was najbardziej zaciekawiło, a może któryś produkt Wam się pokrywa i też jest Waszym ulubieńcem. Dajcie mi znać, a ja póki co dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia.